Byłbym szczęśliwym człowiekiem, gdybym był w 100% pewien, jak brzmi odpowiedź na zadane w tytule informacji pytanie, jaka jest przyszłość Unii Europejskiej. Kryzys finansowy obnażył także słabości czy niekonsekwencje ładu ustrojowego Unii Europejskiej. My dzisiaj będziemy prawdopodobnie się spierali tak jak w przeszłości. Czy w interesie Polski jest, aby dążyć wszystkimi dostępnymi dla nas narzędziami, metodami do utrwalenia Unii Europejskiej, do tendencji integracyjnej w obrębie naszego kontynentu, czy też będziemy opowiadali się, a są przecież zwolennicy tej tezy, nie tylko w Polsce, za tym, aby Unia Europejska pozostała w stanie takiej dynamicznej nierównowagi, gdzie interesy narodowe czy państwowe będą wyraźnie ważniejsze. Jest rzeczą bardzo ważną, aby Polska nie stała się w Unii Europejskiej, choćby z tego względu, że jest poza strefą euro i że nie osiągnęliśmy jeszcze tego poziomu rozwoju cywilizacyjnego jak najbogatsze państwa strefy euro, żeby Polska nie stała się elementem drugiego lub trzeciego kręgu. Alternatywą dla ponownego zjednoczenia na być może trochę ambitniejszych w sensie wspólnotowym warunkach nie jest jakiś nieopisany dzisiaj ustrój, w którym to w Warszawie będą zapadały decyzje o całej Unii Europejskiej. Alternatywą jest raczej powrót do, wydawałoby się, archaicznego modelu, ale ciągle bardzo żwawego, pełnego wigoru, czyli koncertu mocarstw lub, jak niektórzy się obawiają, mocarstwa. Jeśli zdecydujemy się na ten sposób myślenia, którego konsekwencją będzie osłabienie wspólnoty, dezintegracja wspólnoty, osłabienie instytucji europejskich, to w to miejsce nie wejdzie ambitna myśl polityczna prezesa tej czy innej polskiej partii politycznej. Tylko realny rachunek sił, w którym Polska nie stoi na straconej pozycji, ale w mojej ocenie uzyska zdecydowanie mniej korzyści niż wtedy, kiedy wpływamy na decyzje ciał wspólnotowych.